Cześć. Chronologia dzisiejszego odcinka została mocno zakłócona, bo cały materiał, który za chwilę obejrzycie, on już został nagrany i to wczoraj. Miało być o animozjach między żeglarzami, motorowodniakami a wędkarzami. W sumie nie wyszło, ale jestem z tego zadowolony. Dlaczego nie wyszło, zobaczycie w filmie. Dogadaliśmy się po prostu w 10 sekund. Miało być przy okazji o łowieniu belony, takiej specyficznej rybki, która w maju i na początku czerwca występuje w Bałtyku. Jest dość popularna. No wyszło odwrotnie, bo będzie głównie o łowieniu belony, trochę o animozjach, ale myślę, że i tak warto, zobaczyć materiał. Zresztą zobaczcie, tutaj serdeczne podziękowania dla Marcina, który zaprosił mnie na ten połów. Jak chcecie się z nim wybrać, to tam też będzie informacja, jak się do niego zgłosić. Dostałem instrukcję, jak ją robić, że ma być tylko odrobinę posolona w mące. Ja ją zrobię w głębokim tłuszczu, we frytownicy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Nigdy w życiu nie jadłem tej ryby smażonej. Raz w życiu udało mi się ją tylko jeść wędzoną i bardzo mi smakowała. Jej ciekawostką jest to, że ona ma takie zielone ości. To, że one są zielone, to nie znaczy, że jest nieświeża ryba. Była wczoraj złowiona. Kilka sztuk złowiłem osobiście. Pokroję ją na mniejsze kawałki, żeby mi się mieściła do frytownicy. A Was zapraszam do obejrzenia filmu. Dobra, idzie. To jest polowanie. Musimy na zatokę po planowanej dzisiaj wieczorem. No, nikt nie uwierzy, normalnie to ja bym, jakby nie było na filmie. Jest holowana ryba, ładnie. Idzie. Z Grolingu. Mamy. Idzie, mam cię. Dobra, i teraz ten ruch. Jeszcze troszeczkę holujemy, jeszcze trochę, wędka do dołu. Wędka do dołu i teraz płynnym ruchem na pokład. Trach i tu. Lepiej już, nie? Nie, tak jest. No duża, ekstra. Duża. Ładna belonka. Jesteśmy na Zatoce Gdańskiej. Popłynęliśmy, nie uwierzycie, ale popłynąłem na wędkowanie, na zaproszenie naszego tutaj kapitana, gospodarza, Marcin Kur. Miło mi, dzień dobry. Marcin Kur jest wędkarzem, motorowodniakiem i też żeglarzem, bo jesteś jachtowym sternikiem morskim, ale tutaj dzisiaj o wędkowaniu i belonie, czyli tej długiej ryby, która tutaj przypływa na... Na żer, z Atlantyku. Tak. I ona jest, tylko powiedz coś o tej rybie, ona jest, kiedy w Polsce można ją łowić? Ona wpływa tutaj do morza, wybrzeżem idzie oczywiście na początku maja, w tych rejonach tutaj naszej Zatoki i Zatoki Puckiej. Ona występuje tak powiedzmy koło 10 maja do maksymalnie 10 czerwca, tak? Ona tutaj przychodzi i na żer, no i rozmnażać się przede wszystkim, tak? No bo tutaj jednak ona ma bardzo fajne warunki, bo jest ciepła woda, płciznę 1,5 metra, także ona tu się wyciera. No i później z powrotem te maluchy wracają. Tak, trzeba przyznać, że dzisiaj z tobą płynąłem po takich, patrzę, sonda pokazywała takie wartości, że mnie to włosy dęba stawały. Ja nigdy nie byłem tutaj w tych miejscach na Zatoce, więc fajnie. Tak, 0,4 nawet. 0,4, nawet było 0,4. No jest to ryba drapieżna. Powiem Wam, że zawsze wędkowanie to mi się kojarzyło z nudną czynnością, a tu jest jednak jak polowanie. Rzuca się tą wędką, rzuca, ewentualnie ciągnie. Może pokażemy jakiś jeden przynęta, z elementów. Tak. To jest przynęta, nie? Przynęta. Potem zrobimy zbliżenie. No to pokaż, a ja opowiem. Tak, tak. Widzicie, że klasycznie błystka ma zaraz za sobą kotwicę, a w związku z tym, że belona ma długi dziób, bociani, my to też nazywamy taką rybą, ryba bocian, to właśnie ta kotwica jest trochę za przynętą zawieszona, za błystką, po to właśnie dlatego, żeby ją chwycić, bo ona by nam po prostu muschnęła tylko błystkę, a odbiłaby się od błystki, tak? Także tak to wygląda. Drapieżnik skacze za holowaną rybą, potrafi iść kolejnych ich kilka sztuk. Zresztą sam miałeś okazję zobaczyć w okularach polaryzacyjnych, także jak
chcecie popływać i popatrzeć na sobie na te ryby, jak się zachowują, to nie zapomnijcie o żółtych okularach polaryzacyjnych, bo to robi robotę. Tak, bo tutaj trochę chronologia filmu jest zakłócona, bo my już żeśmy łowili tą rybę, więc już mamy sukces, zwracamy na tarczy, bo z rybą jest trochę jak z pogodą. Ryba i pogoda mają gdzieś nasze plany, więc najpierw musieliśmy, Marcin tutaj zabrał nas na łowiska, żeśmy połowili trochę, wyciągnąłem 3 ryby w sumie, bo jedną trollingiem na chwilę obecną, jedną normalnie spinningiem, no i jedna się nie liczy, bo nie miała wymiaru. I, tak. I te małe, to przypomnij proszę, to jaki jest wymiar? Wymiar ochronny belony to 60 cm. Czyli mniejszych niż 60 wyrzucamy do wody. A belonę jak najlepiej jeść? Bo ja raz w życiu jadłem, mnie w centrum Polski raz kiedyś przywieźli do któregoś sklepu, była wędzona. I słusznie. I innej nie było. I słusznie, wędzona mi również smakuje najlepiej, aczkolwiek najczęściej jem jednak smażoną. Czyli po prostu mąka i olej, żadnych przypraw, ewentualnie trochę soli. Co specyficzne jest w tej rybie, to zielone ości. Właśnie, te kolorowe ości. Tak, i już się zdarzało nieraz, że ktoś pomyślał sobie, że taka ryba po prostu jest jakaś nieświeża w wyniku koloru. Tak, zielony nie kojarzy się ze świeżością. Tak. A ona właśnie jest taka specyficzna, ma dużo ości, ale jest rybą jak na sportową rybę przystało, taką jędrną, że tak to powiem. No, drapieżniki to zawsze najsmaczniejsze ryby, no a z ośmi kiedyś w jednym sklepie rybnym, gdzie się kupuje ryby do jedzenia, widziałem taki napis, tak ryba ma ości, Bóg tak chciał. No, na przykład. Mieliśmy tutaj jeszcze pogadać w sumie o tym, no bo ja nie jestem wędkarzem, jestem żeglarzem i motorowodniakiem, ty reprezentujesz wszystkie tutaj te grupy wodniackie. Co nas złości między sobą, żebyśmy się nie złościli, ale jak doszliśmy do wniosku, że mnie złoszczą ci, którzy zostawiają śmieci na brzegach i to nie są wędkarze, To nie są wędkarze. Tak samo ci, którzy tam skuterami wariują w porcie i kręcą bączki i łódki się obijają, to nie są motorowodniacy. To my w sumie tak nie mamy za bardzo co na siebie się złościć. No chyba tak, chyba raczej tak. Czasami ewentualnie mniej doświadczeni żeglarze na Mazurach przecinający tory wodne. Tak? No tak, ale to z punktu widzenia motorowodniaka. Ja teraz też wróciłem. Tak, z punktu widzenia motorowodniaka tak. No bo... Także żeglarze, jak ktoś idzie torem i idzie prawą stroną albo blisko prawego brzegu, to, że jesteśmy na żaglach, nie znaczy, że on ma nam ustąpić, tak? Bo on idzie torem. No właśnie, no. Ale tak, poza tym to chyba raczej porządny żeglarz z porządnym motorowodniakiem zawsze się dogada. Tak, i z porządnym wędkarzem. I spotka na Helu w Morganie. Dokładnie. Powiedz mi taką rzecz, bo może ktoś by chciał się wybrać z tobą na taką przygodę. Jest to naprawdę fajnie. Ja złapałem 3 rybki, jedną wypuściłem, ja już jestem cały happy. To że już mam dzisiaj świetny dzień zrobiony. Pod limit jeszcze trochę, bo do 10 sztuk jest limit. Ale jeszcze nie skończyliśmy. Jeszcze nie skończyliśmy. Ale jakby ktoś się chciał z tobą wybrać, jak się z tobą skontaktować? Nawet przez Messengera. W linku puścisz. Puszczę w opisie, dokładnie. W opisie do mnie, nie ma problemu. Dysponujemy tutaj kilkoma jednostkami ze kolegami. Także jak nie u mnie wylądujecie, to na pewno wylądujecie u któregoś z kolegów. Nie bierzemy dużo osób, po 3-4 osoby na pokład zabieramy po to, żeby było komfortowo wędkować, żebyście wrócili z frajdy. Nawet jak złapiecie 3 sztuki, ale będziecie mi dobrze, że tak to powiem, później wracali i sentymentalnie, bo naprawdę i pogoda, i warunki tutaj są fantastyczne. A typowo spinningowcy naprawdę jak przyjadą raz na belonę, to już łapią tego bakcyla i już od razu się pytają, czy na następny maj mogą być. Tylko pamiętajcie o tym, że faktycznie okres jest bardzo krótki. Między 10 maja a maksymalnie 10 czerwca. My w tej chwili łódki będziemy trzymać pewnie do 9 i koniec, i to zamykamy. I koniec sezonu. Tak. W zimę, czy tam w innym okresie, jeszcze zostają nam śledzie i ewentualnie łososie. Ale to już jest inny temat. Może kiedyś indziej. O, No powiem ci, że kurde, boję się, bo generalnie moi znajomi, którzy mnie znają, to wiedzą, że tam z wędkarstwa to najbardziej lubię sklepy rybne. Wchodzę i mówię, poproszę tą. I w sumie to jest najtańszy sposób zdobywania ryby. No, ale to hobby jest. Hobby, tak, to jest hobby. Ale tutaj, no powiem wam, że na niesamowita frajda. Jedna jeszcze
jeszcze rzecz, o której warto tu wspomnieć, która może Wam przeszkodzić na Zatoce Gdańskiej, to wspominałeś o tej strefie, w której jak przebywa na wakacjach prezydent, to też powiedz dwa słowa. Tak, bo my tutaj mamy łowisko i wędkujemy głównie między Jastarnią a Helem, natomiast jak wiecie, właśnie pomiędzy tymi dwoma miejscowościami jest Jurata i rezydencja prezydencka. No i jest strefa ochronna, w którą nie możemy wpływać. Jeżeli właśnie gości w swojej rezydencji prezydent, to wtedy ona jest na tyle duża, że no zajmuje nam nasze łowiska i tak naprawdę zostaje nam, trochę nam tych łowisk zostaje. Ale jednak trzeba się z tym liczyć. Nie mamy na to wpływu jako sternicy i jako was, którzy byście ewentualnie chcieli powędkować. Natomiast nawet jak jest ta strefa zamknięta, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło i kolegom, żeby ktoś wrócił, że tak to wiem, bez ryby mimo wszystko. Z pustymi rękoma. Nie, to nie ma takiej. Jeszcze nie zdarzyło się. No może pan prezydent też lubi wędkować? Kto go tam nie, wie? Nie, pan prezydent lubi jeździć na skuterze. Lubi jeździć na nartach i lubi jeździć na skuterze i tu pływa na skuterze. Aha, aha, okej. Okay. Mam nadzieję, z tego, co ja wiem. Mam nadzieję, że jest motorowodniakiem, a nie taką zarazą skuterową. Ale tego nie widziałem, tego nie powiem. Ja widziałem raz, że faktycznie pływał, także tak. No. Dobra, bardzo ci dziękujemy. Powiedz, czego życzyć wędkarzowi? Czego życzyć wędkarzowi? Powiem szczerze, że chyba tylko pogody. No tak. No, jak jest pogoda, niezależnie jaka. Ale zawsze pogoda. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy i do zobaczenia na wodzie. Zobacz, jak idzie pod dziób. Błyskawicznie pod dziobem się znalazła. Ale walczy. A jeszcze trzy ją odprowadzają, nie wiem, czy widzisz tam. Ostatnia droga. Ale ucieka. Też za grzbiet się złapała. Niestety, oj, ten ruch, a to już jest. To już jest sztuka. Takie tu przyjechaliśmy. O, będzie. Proszę, uśmiechnij się. Marcin i pierwsza duża belona. Dzisiaj. No dobra, mamy? Mamy.